Pamiętaj, że to, co widzisz i słyszysz z moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, nie sugeruje się tym dokonania własnej oceny sytuacji i własnej analizy. Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro czwartek, to czas zająć się rynkiem krypto. Zobaczymy tych rekordzistów, podsumujemy ten ubiegły tydzień, zobaczymy, na których projektach zarobiło się najwięcej, na których się najwięcej straciło, jakie perspektywy obecnie są dla Bitcoina i Ethereum, bo odpalimy sobie te krypto na wykresach. Tak więc to wszystko przed nami. Jak ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania w komentarzu. Podrzuć mi, które krypto według ciebie w najbliższym czasie warte są uwagi, na które tutaj przede wszystkim ty się skupiasz, które kupujesz systematycznie, które warto również odpalić na wykresie, bo być może jak podrzucisz jakieś ciekawe nazwy, to również w przyszłym tygodniu odpalimy je na wykresie. Zastanowimy się, jakie scenariusze są możliwe na najbliższy czas. Tak więc tutaj już zostawiam ci tą możliwość, abyś w komentarzu nam to wszystko podrzucił, a ja przechodzę do tego, abyśmy zaczęli tradycyjnie od indeksu strachu. Popatrzmy, jak rynek w tym momencie odbiera to, co się dzieje na rynku krypto, bo wiemy, że mamy dosyć ciekawą korektę, którą zaraz zobaczymy na Bitcoinie czy też Ethereum. I pytanie, czy to jest czas ewakuacji, czy wręcz przeciwnie, to jest czas na zakupy. To pytanie oczywiście otwarte do ciebie. Jeżeli chodzi o to, co widzimy na indeksie chciwości, no to ona cały czas oczywiście panuje. Strachu jeszcze nie widać, 75, chociaż już nastroje powoli się schładzają. Pytanie, czy to jest właśnie oznaka tego, że być może coś więcej nas tutaj czeka. Pamiętajmy również o tym, że no, Jelen się niezbyt pochlebnie wypowiada na temat Bitcoina, zresztą ona nigdy zwolenniczką Bitcoina nie była. I jeżeli Stany będą coś tutaj kombinować, jeżeli chodzi o rynek krypto, no to może się to zakończyć niezbyt ciekawą jazdą właśnie na tych największych topowych projektach. Lećmy teraz na banieczki, zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego w ostatnim tygodniu się wydarzyło. Widzimy, że Polka 48% do góry, Habar 100%, Engine 102%, Uni 30%, z tego co widzę, NIR 42%, CRV 157%, no to jakieś tam wystrzały mamy z największych spadków, to zaraz sobie to przesortujmy, ale tutaj fajnie jest to zobrazowane. Jeżeli chodzi o dniówkę, no to widzimy, że dzisiaj CRV 28% do góry, KNC 14%, ICX 15%, czyli w grze, kiedy mamy takie dosyć konkretne teraz ruchy korekcyjne, widzimy, że coś zawsze na tym rynku się znajdzie, chociaż wiemy, że jak Bitcoin będzie drastycznie leciał razem z Ethereum, to tu będzie tylko i wyłącznie czerwień i nic więcej. Będzie strach, panika i tak to będzie wyglądać. To lećmy teraz na zestawienie. Odpaliłem w dniu dzisiejszym na białym tle. Jestem ciekawy. Nasze podsumowanie też zrobię dzisiaj na białym tle. Jak to będzie odbierane, bo zastanawiam się, czy lepiej jest na czarnym tle to robić i pokazywać, czy to jest lepiej widoczne wtedy, czy jednak, jak nagrywam ten materiał, robić to na białym tle. Tak więc daj mi znać w komentarzu, które tło jest lepsze, czy to czarne, czy to białe. Z racji tego, że no tak będę to nagrywał, ja osobiście korzystam na co dzień, wszystko robię na ciemnych tłach, bo po prostu oczy mnie bolą, tak więc nie mogę oglądać tego na białym tle, ale już na ten materiał się poświęcę. Jeżeli rzeczywiście podczas nagrania lepszy będzie to oglądać w białym kolorze, to oczywiście mi podrzuć tą informację. To tak to będę kontynuował, a jeżeli nie, to wracam od przyszłego tygodnia na czarne tło. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w ostatnią dobę, to widzimy, że Bitcoin kosztuje 32 684 dolary za sztukę, przecenia się 6%, Ethereum 1252 dolary za sztukę. Na niektórych platformach oczywiście ATH pękło na Ethereum i nastąpiła oczywiście korekta, 3% w ciągu ostatniej doby. Widzimy, że Polka 7,5% rośnie w ostatnią dobę. W topowej dziesiątce Litecoin się przecenia również 6%, Bitcoin Cash 7,30, to są te największe zmiany i przesortujmy sobie tą stopową setkę projektów na świecie. Widzimy, że Curve DAO 29% do góry, Icon 17-14, Hedera, Kyber Network 14 i nie ma tu jakichś spektakularnych wybić, czyli rynek powoli zaczyna się chłodzić. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Engine Coin obrywa w ciągu ostatniej doby 11%, 9,5 Verge i tak to wygląda, czyli te ruchy korekcyjne oczywiście są zapoczątkowane. Jeżeli wierzysz w to, że te ruchy korekcyjne mają oczywiście przynieść coś więcej na rynku, to oczywiście, jeżeli szukasz jeszcze swojego miejsca i nie wiesz, gdzie możesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to podwieszam ci tutaj możliwość przede wszystkim dostępu do giełd, z których ja osobiście korzystam. Czyli jeżeli rozgrywasz krypto do złotówki, czyli potrzebujesz przelewać złotówki, no to wiadomo, że BitBay jest tutaj niezbędną giełdą do tego, żebyś mógł się zarejestrować i oczywiście wpłacać sobie złotóweczki. A jak rozgrywasz krypto, to oczywiście Binance, podstawowa, najważniejsza, największa jak dla mnie giełda numer jeden na świecie, gdzie po prostu możesz operować bez weryfikacji do 2 bitcoiny dziennie, nawet sobie tutaj przelewać, czyli dosyć konkretna korzyść, jeżeli chodzi o korzystanie z tej giełdy. Bardzo proste weryfikacje, jak i również rejestracje na tych wszystkich giełdach, natomiast tam cię oczywiście zapraszam. Również przypominam, że portfel krypto jest odpalony i prowadzę go i systematyczne zakupy są robione i tutaj masz do niego dostęp. Tak więc jak chcesz do nas dołączyć, to serdecznie zapraszam. Oczywiście w sposób bardzo prosty również wyjaśniam cały proces zakupowy.
tak więc wszyscy ci, dla których to jest czarna magia, zastanawiają się, że nie tylko interesuje ich nazwa projektu, ale też krok po kroku, jak można to kupić. Wręcz pokazane jest to wszystko, no to tam właśnie w tym miejscu również pokazuje to krok po kroku, jak kupić, jak to w ogóle przeprowadzić, jak to wygląda na tych platformach, na których to prezentuję. Tak więc tam cię odsyłam, a ja już wracam do naszego podsumowania. Popatrzmy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na topowej setce w ujęciu tygodniowym, no to popatrzmy, że w ciągu tygodnia najmocniej się przecenił Bitcoin, Valour 23%, Zcash 21%, HEX 20%, Bitcoin Gold 18%, 18% Dash, i to są te projekty, które najmocniej się przeceniły w ciągu ostatnich 7 dni, a zobaczmy, które najmocniej urosły. Kurwę, DAO urosło 139% do góry, Engine Coin 97%, Hedera 85%, REN 46,34% Vitae, czyli widzimy, że naprawdę dosyć konkretne wzrosty. Pamiętajmy, że oczywiście ryzyko rozgrywania rynku krypto, tak jak zwykłego rynku kapitałowego, jest, a wręcz czasami jest ekstremalny, no ale gdzie nie jest. Jeżeli chce się zarabiać, no to wiadomo, że to ryzyko trzeba podejmować. Widzimy, że w ciągu ostatnich 30 dni XRP oberwało 40, prawie 2% w dół, Bitcoin Valour 37, NEM 21, SELE 16, 12, Filecoin to są te największe spadki i nie mamy tego zbyt dużo, popatrz. Potem już nam się kończy, czyli widać było ewidentnie, że ten ostatni miesiąc należał do krypto i do tych projektów topowych. Jeżeli widzimy o największe wzrosty, no to tutaj mamy Voyager token, który aż 575%, jeżeli jest wśród widzów oglądających. Osoba, która się na to załapała, to serdeczne gratulacje. Kawał dobrze wypatrzonego projektu. Niesamowity wzrost w ciągu ostatniego miesiąca. Potem mamy Avalanche, który prawie 300% spuch przez miesiąc. Aave 244, Polkadot 229, DeFi Chain 219, CurveDAO 214 i popatrz, ile mamy potem pięknych, ponad 100% wzrostów. Naprawdę jest tego dużo, a pamiętajmy, to jest topowa setka. Odpalasz CoinMarketCap, wpadasz na topową setkę i widzisz, co wielki świat widzi w pierwszej kolejności. Czyli wcale nie musisz wybiegać pod jakieś dalsze miejsca w tym zestawieniu. Popatrz, jak to pięknie wygląda. Naprawdę z tego masa i ten miesiąc obecny, który nam już jest za nami, bo to jest miesiąc wstecz, oczywiście był bardzo silny, bardzo mocny, jeżeli chodzi o to, co w tym momencie obserwujemy. I zerknijmy sobie teraz na projekty od tych najdalszych miejsc. Wylistowanych jest tutaj 2676 projektów. Wiemy, że oczywiście to nie są wszystkie, ale popatrzmy sobie na rekordzistów w ciągu ostatnich 7 dni. Oczywiście ryzyko to najlepiej nam obrazuje, jak bardzo ekstremalne to jest ryzyko. Czyli jak widzimy, to są niszowe projekty, niszowe giełdy, niskiej płynności, no to oczywiście takie jazdy może ktoś zafundować, że praktycznie można stracić wszystko. No jak to będzie oczywiście jakieś projekty w ogóle skamowe, no to wiadomo, że można stracić wszystko, a jeżeli coś za tym stoi, no to z drugiej strony tak to może pięknie wyglądać, że w ciągu, jak widzimy tutaj, zaledwie 7 dni na tego typu projekcie zostało wypracowane 191% wzrostu. No to każdy chyba z nas by chciał taki procent wzrostu załapać się. No ja osobiście nikogo nie znam, kto takie rajdy oczywiście łapie, chyba że ktoś się nie przyznaje, kto z nas ogląda ten mój materiał, ale jeżeli tak, jest ktoś tym szczęściarzem, to serdeczne gratulacje, pochwal się. FTS Coin, popatrzmy, 174% w ciągu ostatnich 7 dni, no to jest po prostu niesamowite. Endex 26%, prawie 7, 21% jakiś Pepcoin. Potem mamy Crypto Studio 18 000, 3900, Stocks. Popatrzmy, ile tego jest, po kilkutysięczne procenty wzrostu. Bo naprawdę, jeżeli ktoś ma szczęście wypatrzeć taki projekt, bo to niestety wymaga czasu, wymaga też odpowiedniego podejścia i zaakceptowania kosmicznego ryzyka, bo to powiedzmy sobie wprost, może się to skończyć tak, a może wyglądać tak. I to jest właśnie tego typu gra. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ujęciu miesięcznym, popatrzmy na tych rekordzistów, no ryzyko jest ekstremalne, zdajemy sobie z tego sprawę. To, co było grzane, musi również spadać i może spaść do parteru. Jeżeli chodzi o to, co się w tym momencie dzieje na rekord... O, ja Cię kręcę. No to co widzieliśmy tutaj, 183 tysiące, to popatrz, co to jest. To jest chore wręcz. Chore. Masakra. Niesamowite. Tutaj potem mamy drugi projekt, 161% 66% jakiś kolejny procent, ten Endex również 3900 w ciągu ostatniego miesiąca, no naprawdę. No te zestawienia przyprawiają o zawrót głowy. To jest taka ciekawostka, żeby po prostu pobudzić Twoją wyobraźnię, jak to wygląda i jak to może ewentualnie wyglądać w Twoim portfelu. Wrzucić dolara, znaleźć taki projekt, no to można być naprawdę szczęśliwą osobą. To przejdźmy sobie teraz już na spokojnie do tego, co tam ciekawego na tych wielkich projektach, tych podstawowych projektach słychać, czyli Bitcoin nas interesuje przede wszystkim, jak to wygląda, jeżeli chodzi o obecne scenariusze. Zerknijmy sobie. Bitcoin w tym momencie nam schodzi, popatrzmy. Mamy ruch korekcyjny. Mamy ruch korekcyjny i to w dosyć ciekawych miejscach, bo oni już przebijają tą strefę $32,500 za sztukę, oni już z niego odpadają, pomimo tego, że wyciągali. I popatrzmy, jak wygląda ten układ. Jeżeli, gdzie się pojawi strach?
Strach się pojawi, pampersy zaczną pękać. Jak pęknie 28,750, to sobie zdajemy z tego sprawę. Kto pęknie, no to będą pampersy latać po ścianach. A jak tutaj oczywiście będzie hamulec uruchamiał się w okolicach 30 tysięcy dolarów, no to Bitcoin po prostu wykonał to zejście korekcyjne od tych poziomów. Wiemy, że on potrafił historycznie na to patrząc dokonywać dosyć konkretnych zejść 30% w drodze na wtedy historyczne szczyty, gdzie w tym roku poza jednym tym głębszym, szybkim zejściem nie mieliśmy takich korekt. One były najczęściej gdzieś 18%, jak na to 18, no nawet do 20 chyba nie dobijali, jak się mierzyło te korekty, z tego co pamiętam, tak więc takich korekt nie przeżyliśmy. Czyli jeżeli nawet by chciał spadać teraz 30% korektami, no to na pewno to są dosyć istotne poziomy do obserwacji. Dla mnie istotnym na pewno poziomem do obserwacji jest to 30 tysięcy z zakresem strefy. Da się tutaj to zaznaczyć. Może zaznaczymy tą strefę. To jest strefa oczywiście ta, czyli 30, 27, 50. O, to jest ta strefa, która powinna oczywiście go tutaj wspierać, bo jeżeli to przełamie, no to będzie naprawdę słabo na Bitcoinie i może to wywołać chwilowy strach. Pytanie, czy to właśnie jest pokłosie tego, że administracja się zmieniła w Stanach, no i taka niepewność na rynku została tutaj wywołana, jeżeli chodzi o rynek krypto i stąd mamy te dzisiaj zejścia, już od dnia wczorajszego zresztą. One trwają, ale pamiętajmy również, że teraz mamy wykres w interwale dziennym. Przejdźmy sobie na tygodniówkę. Na tygodniówce wygląda to w ten sposób i po tych pionowych wzrostach, które po prostu grzana rakieta była w nieskończoność, te wszystkie poziomy wsparcia, opory, targety, te wszystkie żółte poziomy to były poziomy targetów, wszystko zostało rozjechane silnymi wzrostami, silnymi rakietami. I widzimy, że w tym momencie no, jakieś zejście, ruch korekcyjny powinny wręcz mieć miejsce, żeby ten rynek zachował jakieś zdrowe po prostu poziomy i zobaczymy, czy one będą właśnie nadbijane. Tak więc ten poziom jest dla mnie kluczowy. Ten poziom jest tutaj najważniejszy. No, i teraz to już wygląda o wiele ładniej, jak już jest tak pociągnięta ta linia, tak więc ta strefa jest dla mnie kluczowa, jeżeli ma się utrzymać ta sekwencja wzrostowa. Jeżeli będą ją nadbijać, może to wywołać strach i wtedy trzeba obserwować przede wszystkim, odpalić sobie TradingView, odpalić wolumeny, na jakich będzie to wybierane, bo jeżeli wolumeny będą wybierać te niższe poziomy, no to znaczy, że duży kapitał znów chce rozgrywać Bitcoina i będą go właśnie na tych momentach przeceny gdzieś szukać okazji do zakupów i to mogą być dosyć atrakcyjne poziomy, no bo dopóki leci, no to wiadomo, że trzeba poczekać, zobaczyć do jakich poziomów będzie spadał. Jak sobie zejdziemy na dniówkę, no to wiadomo, że podejście pod poziom w 37500 będzie tutaj świadczyć o tym, że będą prawdopodobnie chcieli testować wyższe poziomy, w tym 40 tysięcy i te szczyty, które zapalili. Tak więc ta sekwencja nam się wtedy zmieni na dosyć ciekawą, dosyć bardzo smakowitą, bym powiedział. Czyli teraz piłka w grze, bo jak na razie widzimy to zejście, być może jakieś ukiszenie w range'u, chociaż wątpię, przy tej prędkości, którą teraz grzeją krypto, no to takie range'e to wręcz jest w sferze marzeń są, żeby tak rynek mógł się zatrzymać. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądać w tym momencie. Tak więc Bitcoina warto obserwować, to są kluczowe dla mnie poziomy, jeżeli chodzi o pilnowanie poziomu wsparcia i ewentualnego odpalenia tutaj zakupów na przez duży kapitał wolumenów, jak te zakupy nie będą odpalone i nie będą hamować na tej strefie, to będzie bardzo źle dla Bitcoina jak dla mnie i będziemy spadać naprawdę na dosyć nieciekawe poziomy dla wszystkich, którzy się ukisili na szczycie, ale bardzo ciekawe dla tych, którym to oczywiście odjechało i będą szukali swojej okazji na o wiele niższych poziomach. No i przejdźmy sobie teraz na Ethereum. Ethereum w ujęciu tygodniowym teraz obserwujemy. Ethereum, które na niektórych platformach oczywiście, bo każda z nich ma swoje ATH na innych poziomach, ponadbijało swoje historyczne szczyty. Akurat na tej zostało to nadbite i widzimy, że ten ruch korekcyjny oczywiście został wykonany w tym momencie. Chociaż zakres cenowy, jak się na to popatrzy, popatrzmy, to cały czas to są te same poziomy. Jeszcze nie mamy niczego, co by nas tutaj mogło zaniepokoić. Jak dla mnie spadek poniżej te 1100 dolarów za sztukę, to jest taki pierwszy straszek dla Ethereum. Oni wiemy, że wykonali ruch korekcyjny, który warto przytoczyć, że to był poziom dokładnie 920 dolarów za sztukę i ten ruch korekcyjny również mógłby być testowany w przyszłości. Za Ethereum, no wiadomo, jak dla mnie ten projekt oczywiście ma dosyć ciekawą przyszłość i rynek może go również chcieć rozgrzewać, ale jak będzie Bitcoin leciał w dół, no to również gdzieś będzie się to przekładać na pozostałe krypto i to też trzeba gdzieś uwzględnić w swoim podejściu. Widzimy, że zupełnie inna struktura jest tego zejścia. Popatrzmy, tak wygląda Bitcoin, gdzie widzimy, że już zupełnie inna struktura jest tego zejścia, a tak wygląda Ethereum, kiedy po wybiciu nowego szczytu oni dopiero wykonają ten pierwszy ruch korekcyjny.
No i prawdopodobnie tutaj powinien hamować właśnie na tej strefie, czyli ona jest dosyć istotna. Słabość, no to wiadomo, jak będą pękać te 1000 dolarów symboliczne, no to wiadomo, że to może wywołać jakieś nieciekawą sytuację. Strefa dosyć istotnego wsparcia, ewentualna strefa, na której powinny się uaktywniać wolumeny zakupowe, jak dla mnie to jest właśnie te poziomy i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo jak nie, no to będzie to też poziom, który będzie wywołał dosyć konkretny strach, jeżeli on będzie przełamywany, a jeżeli trasy Ethereum będzie zawijać, no to wiadomo, że jak będą wracać tylko i wyłącznie powyżej tych poziomów, które wcześniej wyznaczyły, czyli jak będą atakować znów z powrotem 1380-1400 dolarów za sztukę, no to jak dla mnie będą chcieli atakować nowe historyczne szczyty, będą wyznaczać na Ethereum i ten ruch korekcyjny służył tylko i wyłącznie do tego, żeby schłodzić nastroje inwestorów. Lećmy sobie z XRP, bo on wygląda naprawdę dosyć ciekawie. Popatrzmy, jak idealnie na razie trzymają tą strefę. No popatrzmy. Ta strefa przecież to się nic nie zmienia i dograli, odpadają. I tak to się teraz posuwa. Tak więc jeżeli będzie słabość, no to dograją tą strefę. Zdajemy sobie z tego sprawę. Czyli gdzie powinni ewentualnie szukać zakupu? Ci wszyscy, którzy wierzą dalej w XRP, no to wiadomo, że wolumeny, które się powinny odpalać, są na dnie i te strefy powinny być tutaj oczywiście pilnowane. Strefy pod rozgrywkę, te, które kluczowo tutaj trzymały XRP, również zobaczymy, czy one będą tutaj chciały trzymać ten projekt, czy też nie. No i zobaczymy, co się będzie działo tak naprawdę dalej z tym projektem, jak oni będą sobie poradzą sobie z tą sytuacją, w której obecnie się znaleźli. A pozytywnie, no to wiadomo, że muszą rozjechać tą strefę do góry. Jak rozjadą tą strefę do góry, no to XRP dostanie swoją kolejną szansę na to, żeby pokazać coraz wyższe, ciekawsze poziomy. Zobaczymy, czy to rzeczywiście może mieć miejsce. Litecoin, który jest dosyć ciekawym zaskoczeniem, myślę, dla wszystkich w tym roku, również dla mnie, bo widzimy, że te wszystkie projekty, nawet te stare, dosyć konkretnie odreagowywały. Zapalił 185 dolarów, odpadł. Widzimy, że ten ruch korekcyjny oczywiście w tym momencie również następuje. Jak dla mnie połówka oczywiście powinna być takim hamulcem, oczywiście pomiędzy głównymi strefami. Tak więc jeżeli go nie schamuje, tak jak dla mnie ten test 110-100 dolarów to jest taka bariera, która powinna wyhamowywać oczywiście Litecoina przed dalszymi spadkami. Jeżeli to nie nastąpi i będzie fala strachu na Bitcoinie, no to wiadomo, że również Litecoin dostanie swoje, za swoje wtedy. Jeżeli będziemy wracać powyżej już tych 150 dolarów za sztukę na Litecoinie, no to cały czas piłka w grze do tego, żebyśmy gdzieś testowali półeczkę z zakresu tych poziomów pomiędzy tymi strefami i w konsekwencji jeszcze raz podeszli pod ten szczyt, który był zapalony właśnie w okolicach 185 dolarów. Oczywiście to nie jest jeszcze szczyt historyczny, z tego co pamiętam na Litecoinie, jeszcze troszkę mu brakuje do ATH. To jest ten projekt, który jeszcze oczywiście tego nie dostąpił. No i TRX tam został, zobaczmy sobie Tron. Tron cały czas się gdzieś tutaj ukisił, przeżył swoje 5 minut w sierpniu, tak jak widzimy. Na tym wystrzale sierpniowy on przeżył swoje 5 minut i naprawdę to był szalony rajd, jeżeli chodzi o Trona. Tron tani w przesyle, tak więc tutaj dosyć ciekawą krypto na pewno jest. I widzimy, że teraz w tym momencie również odpadają od istotnego momentu. No podeszli pod strefę, odpadają od nich, no i teraz również, jeżeli tutaj widzieliśmy uaktywniające się wolumeny, a widzieliśmy tutaj te cienie, o tym oczywiście świadczą, no to nie powinni spadać poniżej tych zakresów cenowych. Jak będą spadać poniżej tych zakresów cenowych i będą nadbijać i wybijać te połówki, no to niestety zobaczymy Trona nawet na poziomach, o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć po tych ostatnich miesiącach, czyli może nawet spaść do tych zakresów cenowych i to będą dosyć istotne poziomy, bo jak będzie je przełamywał, to będzie naprawdę bardzo nieciekawa sytuacja dla wszystkich, którzy Trona kupowali tutaj, bo wtedy będzie to naprawdę słabe. Zobaczymy przede wszystkim, jak Bitcoin sobie poradzi z tą całą sytuacją, kiedy oni będą już hamować i kiedy będą chcieli wracać do fazy wzrostowej. Na pewno Bitcoin jest podstawową kryptowalutą, którą absolutnie trzeba obserwować, bo on nadaje tutaj ton temu całemu wyścigowi. No i oczywiście Ethereum jako tutaj kolejny bardzo istotny, bardzo ważny, topowy projekt dla wszystkich tych, którzy rozgrywają tylko rynki kapitałowe. No to te dwa to jest absolutny top, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. No i czołówka oczywiście to jest topowa dziesiątka na CoinMarketCap, którą też możesz sobie oglądać. Przypominam, że w topowej dziesiątce oprócz Bitcoina, Ethereum jest oczywiście Polkadot, XRP, Cardano, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, czy też Stellar. Oczywiście Binance Coin jest również bardzo wysoko. On tutaj i wypada i wpada cały czas do tej dziesiątki, tak więc tutaj warto również go obserwować, a żeby Binance Coinsa oczywiście móc sobie zakupić, no to potrzebujesz przede wszystkim giełdy i dostępu do niej, a tutaj ci ją podpinam, tak więc Binance Coin jak dla mnie to jest absolutna podstawa do tego, żeby uczestniczyć właśnie w tej cyfrowej rewolucji, rozgrywać ten rynek aktywnie, no oczywiście Bitbay, jeżeli potrzebujesz do złotówki go rozgrywać. Tak więc tutaj masz te dwie czołowe giełdy podpięte. Daj znać w komentarzu, jakie ty przede wszystkim scenariusze widzisz na Ethereum, jak i na Bitcoinie. Czy to jest tylko i wyłącznie korekta? To jest tylko straszak.
żeby wszyscy ci, którzy boją się tego, co może nastąpić na Bitcoinie, że będziemy mieć powrót z historii i będziemy mieć spadek o to, ile tam było, 80% w dół, że to może oczywiście w tym momencie mieć miejsce. Czy to jest tylko i wyłącznie podpucha, ruch korekcyjny, który o niczym nie świadczy, zaraz będzie wybierany i zaraz znów będziemy widzieć za jakiś tam czas to, że będzie Bitcoin chciał atakować nowe historyczne szczyty. Tak więc ja jestem ciekawy Twojego zdania, jestem ciekawy, jakie projekty warto według Ciebie wziąć pod lupę w najbliższym czasie. Tak jak się spotkamy za tydzień, to odpalimy sobie TradingView i odpalimy te projekty, zobaczymy, jakie scenariusze tam są możliwe i też pewnie to będą takie projekty, które zaliczyły swoją rakietę, a teraz być może są w jakichś fazach korekcyjnych, które gdzieś również wypatrujesz pod kątem zaangażowania się w te projekty. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Tak więc pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. Hej.